Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj, a przed wami czwarty materiał z gry Kingdom Rush 5 Alliance. Nagrywam to po poprzednim odcinku, więc nagrywam odcinek po odcinku. Jeszcze nie czytałem waszych komentarzy, ale już po tym odcinku będę sobie robił przerwę, więc to jakie komentarze napiszecie do tam czwartego odcinka, to już w piątym odcinku się na nie wypowiem. Lecimy moi drodzy, rushujemy czwartą misję. Jeszcze nie ograłem tego poziomu. Myślę, że na live sobie to zrobimy. Te tutaj trzy gwiazdki i te ironowe i heroiczne wyzwania. A teraz lecimy do czwartego poziomu Emerald Treetops. Zobaczymy, co tam nas czeka. Gramy na normalu. Od razu przypominam. Fajne. Mam nowego bohatera. Jest to Nilu, czyli taki gród mały, można powiedzieć. Mamy znowu dwie ścieżki. Tu idzie Cutthroat Rat jakiś. Tusk. Tusked Brawler. Hawk Invader. Powiem wam, jestem zakochany w tych magach. One tak dużo biją, że ulepszę je tutaj podwójnie. Tu myślę, że jedynie zrobimy baraki. Choć wam kurczę powiem, że trochę schrzaniłem to czeka. No chyba, że mogę sprzedać z zwrotem kosztów pełnym. Chyba mogłem, ale na wszelki wypadek zestratuję. Próbujemy dwóch magów, zakochałem się w nich, dobra. I tutaj zrobimy baraki, w tym miejscu. No i dobra, zobaczymy jak ten ród sobie poradzi. Lecimy. Mam jeszcze wiadomo jakieś ulepszenie, w sensie jakiś skill tego bohatera. A, to jest skill tego bohatera, dobra, będę wiedział. Czy już nie mamy spela w postaci Fireballa albo tych zielonych promieni jak Vengeance. Tylko mamy... A w sumie w Origins to jeszcze były błyskawice, więc też było ciekawie. Mamy tutaj dwa spele pod dwóch bohaterów. Czemu nie mogę ich przestawić? A, mogę ich tak przestawić chyba. Aha, dobra, przecież to są... Są baraki, ja myślałem. A, to są arczerzy! Ale wypas. Zapomniałem, że mam arczerów. Patrzcie na to. I oni atakują z daleka. Ale wypas. Dobra, zobaczmy, co ta umiejka robi. Robi jakieś te pnącza, które ich atakują. Dobra, ten Niru daje radę. To jest mag. 30 sekund odnawiania się. Ten też 30 sekund odnawiania się. No widzicie, teraz mag, że tu go postawiłem, to dało robi robotę. Robi wrażenie. Dobra, ulepszymy go na maksa, bo później magowie będą po prostu robić robotę do końca gry. Ostatnio tego nie brałem pod uwagę. Dobra. Co to w ogóle jest? Co oni tu robią? Co ty robisz? Nie wiem, ja mogę ich chyba zrzucać czy coś. Nie wiem, co tu się dzieje. A, push the arm from the... Okej. Okay. Dostałem achievement za to. Zrzucanie ich. No nie, chciałem użyć tego. Chciałem użyć tych archerów moich. Zapomniałem. No dobra. Tamten mi przejdzie, ale zdążymy uruchomić archerów. A ja tu mogę kupić coś. Dobra, o kurde, ale wypas. A patrzcie teraz na to. Ale fajnie. Tu jeszcze mogę dokupić. Nieźle. I to jest w ogóle chyba dom tego Niru całego. Dobra, przyzwaliśmy falę. Dobra, to kupmy tutaj trochę tego. Mam nadzieję, że on nie znika. Dobra, ulepszamy maga na maksa.
Bo bez łucznika na razie daje radę, tylko tutaj widzicie, mamy tego ziombela. To puścimy tu mu Maraudera. Ciągle zestunował? Chyba nie. Dobra, lecimy z lutami. Glutami. A, jeszcze mamy czwarty upgrade. No to zbieramy na czwarty upgrade. Zobaczymy. 70 do 132. Nieźle. Zobaczymy, jak oni będą wyglądać na tym upgrade'ie. Źle. Increase the damage of Nerbita. O, ale fajne. Ale niezłe. O kurde, ten jest odporny na magię. Trochę strzaniłem. Gdyby się już łucznik przydał. Ale powiem wam, bardzo prosty poziom. No ci archerzy dużo bardziej mi się podobają. W sensie ci, których przezywam, oni są superowi. Sigmy. Do widzenia panom. A i oni dostają obrażenia po tym, jak idą po tym. Bardzo fajne. Dobra, szósta fala, czyli już połowa poziomu za nami. Mogę teraz sobie to zupgrade'ować. No i to spróbujemy może artylerię tu lepszyć, co? W sumie tu by się to bardziej przydało, według mnie. Bo tu potrzebujemy... Tam mamy tych, co biją, nie? To może zróbmy tu artylerię. Przyzwijmy falę. Kupujemy tutaj to. Orły będą ginąć od ma... O kurde. Zapomniałem, że w Kingdom Rush się tak może stanąć. Może ta artyleria ich wykończy? Nie, nie wykończy ich. To musimy tutaj postawić baraki. Możliwe, że jeszcze tu coś może wyskoczyć. Ale tu mamy tego jednego obrońcę. Ciekawy jestem, on chyba jest... On jest na zawsze. Low magic resistance i poisonous attack, czyli truje. Fajny ten Nyru. Daje radę ten bohater. Patrzcie, mogę też używać tych huczników do zastrzeliwania tych ptaków. Spamuję W, żeby od razu przyzwać falę. Do widzenia, o kurde. Kolejni, to może być mocniejszy nie wyszli. Dobra, świnki. To nieźle. Dobra, archerzy dają radę. To mogę ulepszyć teraz. Nieźle, trikanon, trójka. Ciekaw jestem, jak na czwórce będzie wyglądać. O, rakietki teraz wyskakują, nieźle. Fajnie, że to też na 3-4 strony świata lecą te rakiety. W poprzednich Kingdom Rushach tak nie było. No to jest jakaś nowość. To jest nowość, że artyleria tak działa, nie? To jest podstawowa artyleria w tej grze. Jaką dostajemy?
Że wiecie, trzech przeciwników na raz może atakować, a nie jeden tylko pocisk. Dobra, weźmy tą... O kurde, no i to mi się podoba. Do widzenia. Tu kupimy łucznika na maksa, zobaczymy z czym to się będzie jadło. Aha. Teraz tu świnie przychodzą. O nie, to nie świnie. Poradzi sobie? Nie poradzi sobie. Czyli muszę mu tu kolegę dostawić. Tylko jeden przyszedł? O, nowy przeciwnik. Hiena, tak coś czułem, że to hiena, już po samym wyglądzie tak to wygląda. Medium armor i leczy się jedząc martwych żołnierzy. Nieźle. Fajny pomysł. Dobra, dają radę. Przejdzie mi tam jeden, ale to nic. To nic. To na mnie nie wpływa. W ogóle co to jest? Wpływa na... Patrzcie, temu zwiększa damage, jak to kupię. O, nieźle. To jest, wam powiem, fajne. To też mu zwiększy damage. Tak. Kupujemy to. Jedenasta fala, jeszcze tego nie ulepszyłem na maksa. Nie ma ucieczki. Nie ma ucieczki. Kurde, miałem to kupić. Zapomniałem. Ale dobra, kupiłem maga, to nie powinni tak szybko przejść. Dobra, kupujemy fiolet. Nieźle. To jest 12 fala. Fak, tam ci przychodzą. Dawaj. Nie, jest. 18 żyć. Jak przekroczę 18 żyć, to będę miał 3 gwiazdki. W sensie 2 gwiazdki. Ajajaj. Już mnie nie przejdą. Dobra. Pięknie. Dawaj. Dawaj, Dark Knight. Pokonasz go. Jest, mamy to. Będą 3 gwiazdki? Będą 3 gwiazdki, czyli motyw z Kingdom Rush Vengeance. Jak przekroczy 18 gwiazdek, to mamy 2 gwiazdki. Balista Outpost, nowa wieża. I teraz pytanie, co by to zastąpiło? Upgrade pointy mamy. Oczywiście. Idziemy gdzieś dalej, co to jest? Ravaged Outskirts. No dobra. Upgrade'y. Nie. Towerka.
sensie bohater. Jeśli on to przezywa i to mu pomaga, to kupimy to. A tutaj, w niej, moglibyśmy tego Juggernauta zupgrade'ować. Dark Knighta znaczy się. Choć co ona tutaj ma? Może kupmy jej coś. Stunuje. O, na przykład to, nie? Jeszcze Stana jej kupimy, no widzicie. Prosperowi też można zwiększyć tutaj coś. A tak, o, po prostu. Balista Outpost. Co to jest? To jest jakiś, nie wiem, łucznik czy coś? Tak wygląda, nie? A, to jest w ogóle piąta wieża, więc... I tak nie mam. W ogóle co on robi? Jakieś bomby rzuca. Ostatni shot powoduje 50 more damage. Nieźle. Okej. Okay. Ichne. W ogóle jak to z tam achievementami wygląda? Co to w ogóle za achievementy? Play Borrow. Okej, okay, czyli są tu jakieś. Summon 10, Arrowband Thorn. Okej. Okay. Jak będziemy przechodzić ten poziom, to zrobimy. Zabij 30 przeciwników używając Heart of the... Okej. Okay. Czy to jest to, co... było tam na tym poziomie? Że wysyłałem te kule w poprzednim odcinku? Pomóż, Lang, Pisz, 5... O! To wiem, z czego to było, bo tam klikałem na takiego Fischera. Ukończ Ravage Outskirts without clearing rubble from the streets. Aha. Aha, dobra. To jest, później dochodzą takie miejsca na wieżę, które musimy zapłacić, żeby postawić wieżę. Aktywuj 6 run. Complete the wild beast then without letting extra enemies go through the door. Aha, to jest z jakiegoś poziomu później. Dobra, to są ciekawe te osiągnięcia, wam powiem. Może się uda. Tutaj przykoksić trochę. No i oczywiście upgrade'y. Czyli upgrade pointy, co byśmy mogli tutaj kupić. Increase, ok. A tutaj Shadow Archer have increased ranged attack speed. Kupuję to. I tutaj... Increase the health of all tower units by... No dobra, kupmy to. Żeby było, nie? Moi drodzy, to będzie na tyle w tym czwartym odcinku z gry Kingdom Rush 5 Alliance. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co? Wydaje mi się, że będę rzucał tam co dwa po dwa odcinki dziennie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Piszcie komentarze. Już w następnym piątym filmie powinienem się wypowiedzieć na wasze komentarze, jeżeli jakieś będą. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!